Wezwano archeologa, który pełni nadzór archeologiczny u nas. Przyszedł, pouczył, w jaki sposób mają pracownicy postępować ze szczątkami ludzkimi. I w tej chwili, jeżeli taka sytuacja by miała miejsce, a zdarzyło się to tylko wtedy jeden raz z tego, co wiem, i w tej chwili, jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce, to oni wiedzą, co mają zrobić, kogo poprosić, te szczątki zebrać i wzawieć w odpowiednie miejsce, zgodnie, no humanitarnie tutaj, że te szczątki... Ile razy to było, pani dyrektor? Wydaje mi się, że to było chyba, najpierw chyba była jedna kość, z tego, co pamiętam, na początku, i w tym momencie tam był... Wezwaliśmy pana Romualda Piwko, a potem chyba była jeszcze jedna taka sytuacja, tak, z tego, co na ten moment pamiętam. Mogę się mylić. Jeżeli pani zostawi mi adres mailowy, to prześlę te wszystkie kości, które znaleźliśmy, których zdjęcia dostaliśmy od naszych słuchaczy. Mhm. No dobrze, to proszę. Ale leżą do dzisiaj, przepraszam, jeszcze do dzisiaj. Czy one leżą? Ostatnią rzecz, ostatnia informacja, jaka do mnie dotarła, dotyczyła między innymi kości, i to było sprzed 2 tygodni. A jeszcze jest to? No nie, proszę pana. Ja mam pytanie, bo jeżeli się pojawiły, to wykonawca, tak, ale... nad takim placem budowy, który wiadomo, że kiedyś był wielkim cmentarzystem. Znaczy, nadzór archeologiczny ma w swoim zakresie, w sytuacji, kiedy się okaże, że w trakcie realizacji robót, nie wiem, czy koparka, czy osoba, która kopnie, znajdzie szczątki ludzkie, w tym to co się zdarzyło, no niekoniecznie nawet szczątki, to chodzi też o ewentualnie jakieś zabytki, może